Przyjechałyśmy z Warszawy i jesteśmy troszkę zbulwersowane. Będziemy zaraz się tu fotografować, bo to jest prawdopodobnie promocja tego miasta. Tak, to znaczy tyle jest pewno ludzi w tym mieście, którzy tak bardzo kochają innych ludzi, ale na pewno chodzą bardzo do kościoła. Wychodzą z kościoła, a później piszą takie rzeczy. Tomasz Pianek, radny Rady Miasta Puławy. Nie rozumiem tej intencji tego projektu, tego programu. Uważam, że forma, treść, miejsce niedopasowane, nieprzemyślane. Taka akcja z napisem robi więcej złego niż dobrego. Rafał Betlejewski, artysta, akcjonista. Jest to projekt pomyślany jako rzecz, która będzie działała się przez cały rok od stycznia do stycznia 2011. W tym czasie mam zamiar wykonać wiele fotografii, do których namawiam mieszkańców lokalnych miast, gdzie kiedyś mieszkali Żydzi. Takich fotografii, gdzie oni stoją wokół pustego krzesła. Oraz wykonujemy napisy o treści tęsknię za tobą Żydzie w różnych miastach. To jest dla mnie obrzydlistwo po prostu i koniec. To nie powinno mieć miejsca w ogóle na ścianie, chodzi o ścisłość. Nigdzie. Dla mnie nie jest jednoznaczne. Dla mnie on trąci ironią. Za społecznością żydowską, a tęsknię za tobą Żydzie ma taką konotację trochę negatywną. No ja to tak odbieram. Jak zobaczyłyśmy ten napis z daleka, tak to odebrałyśmy od razu. Więc sformułowanie tego nie do końca oddaje w takim razie te emocje, które miały być przekazane. Tomasz Jaraszek, Straż Miejska Puławy. Wszelkiego rodzaju napisy, plakaty powinny być umieszczane za zgodą właściciela budynku. Jeżeli tak nie jest, to sprawca popełnia wykroczenie. Tęsknimy za społecznością, którą wymordowali Niemcy, ale za takimi napisami osobiście nie tęsknię. Budzi to we mnie złe skojarzenia, a o dobre emocje tu chodzi. Wie pan co? Ja nie tęsknię za Żydami. Głupi napis, na taki napis ja nie zwracam uwagi. Nie mam pojęcia, ja z początku myślałam, że do chłopak dziewczyny przyznaje się ukochaniu, a później przeczytała, że idzie, no to coś chyba nie bardzo. Tego napisu nie było. W następny raz przyjechali, ten jest napis. Ja myślę, dlatego my tam zawsze wieszali futra i nam nie daje teraz zezwolenie, bo już jest napis. To jest bardzo brzydko. To nasza młodzież tak robi. Starszy nie przyjdzie, nie zrobi. Myśli pani, że to jest przejaw antysemityzmu? Być może. Zależy jak kto rozumie ten napis, bo może to być w sensie pozytywnym, a może nie. Pani raczej negatywnie to zrozumiała. Ja zrozumiałam negatywnie, a nie wiem jak to jest. Wiele osób wskazuje na to, że to jest wandalizm. Otóż dla mnie symbolicznie to jest także wymiar tego, jakim wandalizmem było wyrzucenie i wymordowanie Żydów, czy palenie ich, prawda, i gazowanie itd., itd. Siostra Krystiana, za każdym razem uważam, że taki napis jest jakimś wandalizmem. Nie jest chyba forma jakiejś dyskusji, niezależnie od tego, co kto sądzi. Moim zdaniem jest jakaś forma wyrazu, taka zwyczajnie niedojrzała. Ja rozumiem, że może ktoś chce przez to coś powiedzieć, ale uważam, że jakiś szacunek należy się każdemu. Podejrzewam, że być może znajdzie się grupa, która na taki napis skonstruuje kontrnapis i zacznie się kolejna polsko-polska wojna.